Witam Was wszystkich serdecznie i ciepło. Więc dzisiaj zajmiemy się taką dziwną sprawą. Będziemy rozmawiać o wizji, o tym, co to jest wizja, jaką rolę może w życiu ludzkim spełniać. No i ewentualnie jak ją generować. Wizja, jak pewnie wszyscy czujecie to w kościach, jak to się mówi, szczególnie wydaje nam się teraz potrzebna, bo czasy są niełatwe i jak gdyby cały system się resetuje. W związku z czym mamy też poczucie niepewności i uzasadnionego niepokoju. I wtedy w takich czasach szczególnie, no jakaś wizja jest potrzebna. Wizja, która no, może nam w jakiś sposób przynajmniej schematyczny, szkicowy narysować to, co nas czeka. Więc dlatego dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o wizji. To nie będzie żaden wykład, tylko taka bardziej pogadanka. I bardzo Was zachęcam do włączenia się w tą rozmowę, przynajmniej w postaci pytań, które będziemy tutaj rejestrować i potem postaram się na nie odpowiedzieć. Wasze pytania mnie zawsze inspirują i wiele z nich to pytania, których bym sam sobie nie zadał, więc jeszcze raz bardzo Was proszę o pytania, ewentualnie dzielenie się swoimi doświadczeniami na temat wizji. Wizja, jak wiemy, może być wizją indywidualną, tak, która w jakiś sposób nam opisuje to, co chcielibyśmy, aby wydarzyło się w przyszłości, albo też no, wizja może też lekceważyć, w jakiś sposób ignorować to, co chcemy, aby się wydarzyło. I można powiedzieć, że wizja żyje własnym życiem, nie pyta nas o zdanie. I tym wizja się różni od marzeń, bo czasami nam się myli marzenie z wizją, że wizja ma taką swoją moc i jest często zaskakująca, niezależna niejako od naszych potrzeb czy naszych wyobrażeń na temat tego, co byłoby dla nas najwłaściwsze, najbardziej potrzebne, najbardziej wygodne, najbardziej bezpieczne. Wizje bywają często ogromnym wyzwaniem dla nas, dla indywidualnego człowieka, który doświadcza tego typu wizji. Więc marzenie różni się od wizji tym, że jest no, jak gdyby podporządkowane naszemu chceniu i często nie jest tym, co jest nam najbardziej potrzebne. Stąd takie powiedzenie, które kiedyś słyszałem, że jak Pan Bóg chce nas ukarać, to spełnia nasze marzenia. To wydaje się takie groźne i niesprawiedliwe podejrzenie, czy też oświadczenie bardziej. Natomiast no, ono ma swoje uzasadnienie psychologiczne, ponieważ marzenia często wynikają z naszej sformatowanej części mózgu, tej takiej sformatowanej przez wychowanie, przez kulturę, przez nasze własne doświadczenia,
w życiu, te biograficzne doświadczenia, szczególnie wczesne, które się jakoś najgłębiej kodują i potem porządkują niejako wszystkie następne, czy determinują je w jakiś sposób, ale to właśnie, że marzenia mają taką genezę, uzasadnia to powiedzenie, że to nie są, że to są często takie chcieństwa neurotyczne. Jest taki dowcip na ten temat z kategorii dowcipów pijackich, jak to taki właśnie rybak, który nadużywa alkoholu, siedzi sobie nad jakimś jeziorem czy stawem i nagle wyciąga, nie, nad rzeką i wyciąga złotą rybkę. Jak wiadomo, może spełniać każde dowolne życzenie i też próbuje na to umówić się z tym rybakiem, mówiąc, no wypuść mnie proszę, bo mi to trochę duszno i nie wytrzymam niedługo, a ja wtedy nagrodę spełnię twoje trzy życzenia. No i wtedy ten człowiek, który nadużywał tak mocno alkoholu, bez zastanowienia mówi, no tak, na pewno wszystko możesz spełnić, no to bardzo proszę, niech ta rzeka popłynie wódką. No, rybka się tego zdziwiła i mówi, okej, to proszę bardzo. No i rzeczywiście rzeka pełna wódki. No, a potem rybka pyta o następne życzenie. No, masz teraz drugie życzenie, wymyśl coś ciekawego. A ten człowiek myśli, ale jakoś nie może nic wymyśleć, więc mówi, no to jeszcze ten kubeł niech będzie pełen wódki. Miał taki kubeł do trzymania złowionych ryb. No i rybka pyk, jest kubeł pełen wódki. No i rybka trochę już zmartwiona stanem tego człowieka namawia go do tego, żeby to trzecie życzenie było jakieś bardziej oryginalne, bardziej ciekawe, bardziej odpowiednie dla tego, czego on tak naprawdę potrzebuje. No ale ten człowiek długo się zastanawia, w końcu mówi, no to jeszcze pół litra. No i tak często wyglądają nasze marzenia, że one wynikają z naszych uwarunkowań, z naszych uzależnień, uwikłań, właśnie tak zwanych neurotycznych potrzeb, a nie są wizją w tym sensie właściwym, czyli czymś, co jest generowane przez naszą podświadomość czy nadświadomość, jak kto woli, i stanowi dla naszego życia często bardzo trudne, niemalże ekstremalne wyzwanie. Ja teraz będę się lansował jako poeta wierszokleta, bo też mnie dopadła gdzieś 2 lata temu chyba z górą, no może nie wizja, ale takie krótkotrwałe natchnienie, gdy miałem wpisać się komuś do jej, to była dziewczyna młoda, do jej pamiętnika. I nagle nic tego, nic owego, jakby nie wiadomo skąd, błyskawicznie pojawił się taki czterowiersz w mojej głowie, który brzmi następująco. Kiedy przyszłość nie ma formy, kiedy cały świat się chwieje, gdy przegrywa kto przezorny i gdy Bóg się z planów śmieje, zerwij cumy, płyń bez mapy, tam gdzie losu wiatr powieje. Poznaj siebie, poznaj siebie. No i ten wiersz, muszę wam powiedzieć, mnie jakoś prześladuje i no, w moim życiu też zdarzają się
trudne sytuacje, które właśnie można porównać do zrywania trumny i płynięcia bez mapy. Choć ten wiersz, można powiedzieć, nie był wizją, nawet wręcz on opowiada o tym, że tutaj wizji brakuje, bo płyniemy bez mapy, nie wiadomo gdzie, tam gdzie losy wiatr powieje. Więc ten wiersz, prawdę mówiąc, nie jest ściśle rzecz biorąc o wizji, tylko bardziej o wierze, o takim poddaniu się losowi z wiarą i nie kopaniem się z losem, bo to jest czasami no, bardzo niebezpieczna zabawa i strata czasu przy okazji, bo los i tak w końcu na swoim postawi. Ale tutaj w tym czterowierszyku jest istotna myśl też taka, że w tej sytuacji no, to, co jest najważniejsze do zrobienia, to poznawanie siebie. No a elementem poznawania siebie bywają też bardzo często różne wizje na temat tego, co jest dla mnie najbardziej potrzebne. Nie to, czego najbardziej chcę, czy co mi się marzy, prawda, z czym mi było najlepiej, najwygodniej, najbezpieczniej, ale co mi jest najbardziej potrzebne. Potrzebne do tego właśnie, do tego, aby siebie lepiej poznać, aby więcej się o sobie samym dowiedzieć, lepiej zrozumieć swoje dotychczasowe uwarunkowania i ograniczenia i nie starać się przekroczyć, tak? Zerwać cumy, płynąć bez mapy. No bo, prawdę mówiąc, jak się klient jakiś zgłasza na psychoterapię na przykład i ma jakieś konkretne życzenie w stosunku do tego procesu i tego terapeuty, który ma mu pomagać, że chciałby na przykład, nie wiem, coś tam konkretnego zmienić w sobie albo doprowadzić do jakiejś sytuacji typu, prawda, niech się moje życie zmieni, ale żebym ja się nie musiał zmieniać, albo odwrotnie, ja bym się chciał zmienić, ale niech się moje życie nie zmienia. No to terapeuta wtedy mówi, tak, drogi panie, czy droga pani, no ten proces jest procesem nieprzewidywalnym. Ja nie mogę tu niczego zagwarantować. Mogę zagwarantować tylko tyle, że te problemy, te objawy, ten rodzaj cierpienia, z którym pan czy pani przychodzi, no będą zniknął, a może przynajmniej będą znacznie mniej dolegliwe, ale co się ma stać z panem, czy w pana życiu, to jest nieprzewidywalne po to, aby takie objawy właśnie zniknęły. Mam jakieś niejasne domysły, ale to są tylko hipotezy. No i tak to jest, więc wizja jako wizja samorozwoju jest wizją bardzo potrzebną, ale ona może mieć taki obraz, prawda, tego, jak będzie wyglądać za jakiś czas moje życie, moja sytuacja życiowa, albo ja sam, może nie tyle fizycznie, co jako pewna konstrukcja mentalna, mentalno-emocjonalna. Więc takie ćwiczenia warto czasami robić i na różnego rodzaju warsztatach, czy w coachingu stosuje się takie wizjonerskie prowokacje. Na przykład można
To wam tu proponuję od razu na żywo. Można sobie zadać takie pytanie, znaczy zamknąć oczy, tak? To jak chcecie wziąć w tym udział, to starajcie się robić to, co wam tutaj proponuję. Zamknij oczy. Wyobraź sobie, że stoisz przed windą. Drzwi windy się otwierają, wchodzisz do środka i widać, że jest tam 10 pięter w górę. Każde z tych pięter oznacza upływ czasu, przyszłość, tak? Od 1 do 10 lat. No i naciskasz guzik 10 i wiesz o tym, że jak dojedziesz na 10 piętro, to drzwi się otworzą i zobaczysz swoje życie, jakiś jego ważny fragment, ten najistotniejszy, tak jak to będzie wyglądało za 10 lat. No więc teraz jedziemy tą windą. Na 1, 2, 3, tam zapala się piętro. Numer piętra 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bierzesz głęboki wdech, drzwi się otwierają i widzisz jakiś obraz. No, możesz sobie ten obraz dokładnie obejrzeć, przyjrzeć mu się. Możemy zrobić jakąś pamięciową albo wręcz notatkę typu papierołówek, jak to się mówi, z tego, co widzisz. No i to jest jeden ze sposobów generowania wizji. Oczywiście to nie jest ta wizja taka najgłębsza. Taka wizja, która stanowi jakieś wyzwanie, ale często w tego typu ćwiczeniach, no, ta wizja, która się pojawia, ten obraz, który się pojawia, i tak sugeruje dość wymagające zmiany w twoim życiu, w swoich różnych motywacjach, aspiracjach. I gdy ja tego typu ćwiczenia proponuję w coachingu ludzi zajmujących się biznesem, i to na ogół na takich wyższych szczeblach biznesu, no to właśnie z reguły ich wizja polega na tym z grubsza, że pojawia się obraz, który wyraźnie sugeruje, no, takie sensowne ograniczenie tej potrzeby posiadania jak najwięcej i jakąś większą ilość czasu dla spraw ważnych, takich jak właśnie samorozwój, własne pasje i zainteresowania, kontakt z najbliższymi i tak dalej. Ale są też, jak powiedziałem, wizje bardzo wymagające. I to te wymagające wizje, one czasami porównuje się taką wizję do gwiazdy przewodniej. I gwiazda przewodnia ma to do siebie, kurczę, coś mi się wydaje, że komputer mi się wyłączył. Nie wiem, czy mnie widać tam gdzieś. No, jestem z powrotem, tak. Muszę uważać, żeby tutaj się nie działo. Więc nie wiem, czy zniknąłem wam na chwilę, czy nie, ale mówiłem o tym, że takie wizje wymagające, one się porównuje się je do tak zwanej gwiazdy przewodniej, tak? To wędrowcy, którzy poruszają się w jakimś, prawda, nieznanym terenie,
żeglarze, marynarze na oceanach, szczególnie w dawnych czasach, kiedy nie było GPS-a, no, mieli, wybierali się gwiazdę na nieboskłonie, na którą nawigowali. I stąd jeden z takich kapitanów, już nie pamiętam jego nazwiska, ukuł takie fajne powiedzenie, że a propos właśnie tej gwiazdy, jeśli chcesz sensownie nawigować przez swoje życie, to kieruj się na gwiazdę przewodnią, a nie na światła przepływających obok statków. I to jest no, niby prosta rada, ale jakże trudna czasami, prawda? Bo my mamy bardzo często taką pokusę konformizmu, tak? Dopasowywania się do tego, co robi większość lub też jakaś nasza grupa odniesienia i nie jesteśmy w stanie wyłamać się z szeregu i podążać za swoją gwiazdą, chociaż wiemy, gdzie ona jest i dokąd z grubsza prowadzi, w jakim kierunku prowadzi. Konformizm jest ogromnym wrogiem generowania wizji. Prawdziwi wizjonerzy to skrajnie non-konformiści, tak? To ludzie, którzy wyłamywali się kompletnie z takich ogólnie przyjętych reguł postępowania, myślenia, tworzenia i tak dalej. To ludzie, którzy się, jak to się mówi, złotymi zgłoskami zapisali w historii. Mam tutaj taką definicję wizji, która jest taką roboczą, właśnie można pewnie wymyśleć lepszą, ale wam przeczytam. Wizja to zdolność do tworzenia własnego, autonomicznego, intuicyjnego modelu lub przeczucia jakiegoś poszukiwanego rozwiązania. To zdolność do widzenia rzeczy i zdarzeń z perspektywy lotu ptaka. Świadomość swoich najistotniejszych aspiracji, potrzeb i marzeń. Otwartość na nowe, nieznane wymiary myśli, wyobraźni i intuicji. Więc tutaj, jak pewnie się domyślacie lub przeczuwacie, ten sposób myślenia czy istnienia, doświadczania świata jest, często pojawia się w naszym dzieciństwie. My łatwo o tym zapominamy niestety, ale dzieci bardzo często mają takie klarowne wizje na temat tego, że jak będą, co będą robili, jak będą wyglądali jako dorośli, czy w jakim kierunku będą podążać ich ambicje i aspiracje. I to oczywiście my dorośli mamy, zamęczamy dzieci czasami takim pytaniem, prawda? A czy ty już wiesz, co będziesz robił, jak będziesz duszy? W jakim charakterze będziesz pracował, czy pracowała? No i te dzieci wtedy w ogóle nie bardzo wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiadają, nie wiem, ponieważ wizje nigdy nie są aż tak szczegółowe. Więc trudno się podłączyć do tych dziecięcych wizji i czegoś się o nich dowiedzieć, zadając takie pytanie. Ale wiadomo, że po to, aby dać jakąś przestrzeń naszemu umyśle do tego, aby wizje się
nim pojawiały, te wizje generowane przez podświadomość czy nadświadomość, nieświadomość właściwie, najogólniej rzecz biorąc, one wymagają dobrego kontaktu z tym, co się nazywa wewnętrznym dzieckiem. Tak? Wewnętrzne dziecko w takim rozumieniu nowoczesnym, nie freudowskim, czyli nie jako id, bo wyłącznie popędowe i takie ślepe w tym złym znaczeniu tego słowa zwierzęce, jest tutaj w koncepcji wewnętrznego dziecka, to jest zupełnie inaczej, to jest ogromne bogactwo, to jest właśnie wielka wrażliwość, wielka kreatywność, to jest radość, to jest zdolność do zachwytu, to jest otwartość serca, również na ludzi nieznajomych i zupełnie obcych. To jest spontaniczność, radość, no i też właśnie taki jakiś rodzaj wizjonerstwa, tak? Zdolność do generowania wizji różnorodnych. Więc jeśli chcesz, aby jakieś wizje zaczęły w tych trudnych czasach kierować twoim życiem, no to warto się z tym wewnętrznym dzieckiem zaprzyjaźnić, odzyskać jakiś kontakt z nim i umieć się wsłuchiwać w to, co ono tam wewnętrznie nam mówi czy przekazuje. Także można mu zadawać różne pytania. Żeby wam jeszcze zilustrować taki bardzo... Aha, może jeszcze zanim to powiem dla kontrastu, co jest największym wrogiem zdolności do generowania wizji. To coś się nazywa zaślepienie. I jest definiowane, opisane tutaj w takiej książce, którą kiedyś napisałem i nazywa się Quest, a także w szkoleniu czy kursie online'owym, który nazywa się Poszukiwanie bodajże i oparty jest o tą książkę, więc tam jest taka definicja zaślepienia, nie wyprawa, przepraszam, to szkolenie się nazywa wyprawa, więc zaślepienie to sztywność myślenia, nadmierne przywiązanie do logiki i konsekwencji, uporczywe stanie na ziemi, tak zwane, w myśleniu i postępowaniu. Brak dalekowzrocznych celów i inspirujących wyzwań. Nadmierna potrzeba kontroli, asekurantyzm, konserwatyzm, ponad wszystko. Więc jak widać tutaj gołym okiem, no, taka postawa właśnie zaślepiona czy zaślepienia jest w tych czasach, w których nam przychodzi żyć, niełatwych, choć nader ciekawych, jednocześnie no, ona jest no, niebezpieczna wręcz. Tak? Nam potrzeba indywidualnej wizji, a także zbiorowej wizji, która być może da się jakoś na zasadzie wspólnego mianownika kiedyś coś wyliczyć z tej masy indywidualnych wizji. Więc teraz, żeby wam jeszcze pokazać, jakie niebezpieczeństwa kryją się w podążaniu za wizją,
Przeczytam wam też taką przypowieść, którą zasłyszałem kiedyś od kogoś i niestety autor musi być anonimowy. Być może, że zawsze był anonimowy i to było po prostu przekazywane z ust do ust w ramach jakiejś rdzennej kultury. Opowieść idzie tak. W bardzo ubogiej górskiej wiosce, którą z braku ziemi nadającej się do uprawy opuścili już wszyscy młodzi, przyszedł na świat chłopiec. Gdy dorósł, spędzał swoje dni bezmyślnie, mechanicznie i monotonnie. Tak jak pozostali mieszkańcy tej umierającej wioski. I zupełnie nie wiedział, co z własnym życiem począć. Aż pewnej nocy przyśniło mu się morze. Ponieważ żaden z mieszkańców wioski nigdy morza nie widział, nikt nie mógł mu potwierdzić, że taka bezkresna woda gdziekolwiek na świecie istnieje. Kiedy więc chłopiec oświadczył, że wyrusza w świat w poszukiwaniu morza ze swego snu, wszyscy pukali się w czoło i twierdzili, że to szaleństwo. To jest tutaj, prawda, znowu wracamy do konformizmu. To ten chłopiec, prawda, spotkał się z tym, z czym spotyka się wielu wizjonerów, prawie wszyscy chyba, że jeśli jakaś wizja powstanie w ich umyśle i zaczną za nią podążać i ona nie zgadza się z tym, co ludzie na ogół wiedzą, czy nawet przeczuwają, no to wszyscy się jadą pukać w głowę i zniechęcać tego wizjonera do tego, żeby podążał za swoją wizją w jakiś sposób. Czyli no tutaj młody chłopiec z tej wsi no wykazał się dużą determinacją w tej wyprawie ku morzu, którego nikt nigdy nie widział z jego otoczenia. Determinacją, wiarą. No bo dalej czytamy, on mimo wszystko ruszył w drogę. Długo wędrował, zanim dotarł na rozstajne drogi. Przez chwilę zastanawiał się, którą z nich wybrać, aż w końcu poszedł tą, która wiodła na wprost. Po paru dniach marszu trafił do osady, gdzie wszyscy wiedli spokojne i dostatnie życie. Gdy powiedział napotkanym ludziom, że wędruje w poszukiwaniu morza, zaczęli go przekonywać, że marnuje czas i lepiej będzie dla niego, jeżeli zamieszka w tej wiosce, żyjąc równie szczęśliwie jak oni. No i tutaj znowu, prawda, ktoś podąża za swoją wizją, trafia do jakiegoś innego środowiska, do jakiegoś innego atrakcyjnego bardziej otoczenia ludzkiego i no i też w jakiś sposób, prawda, ta społeczność zawsze, do której trafiamy, no próbuje z nas zniechęcać do tego, żeby podążać za swoją wizją. No i niestety nasz bohater przez kilka lat cieszył się dostatkiem i życzliwością sąsiadów. Ale pewnej nocy znów we śnie zobaczył morze i przypomniał sobie o swoim niespełnionym marzeniu. No prawdę mówiąc, miał szczęście, że ta wizja była taka uporczywa. Bo niektórzy w takiej sytuacji już zapominają. Większość z nas, gdy żyje w dostatku i w takiej wygodzie i w poczuciu bezpieczeństwa i komfortu i przyjemności, zapomina o swoich ambitnych wizjach i wyzwaniach i tak właściwie spoczywamy na laurach, jak to się mówi, myląc wygodę ze spełnieniem. Więc zobaczył to morze i postanowił opuścić wieś i dalej poszukiwać bezkresnej wody, której istnienia nie był zresztą pewien.
Pożegnawszy się ze wszystkimi, powrócił na rozstajne drogi. Tym razem poszedł w przeciwnym kierunku. Szedł długo, aż w końcu dotarł do wielkiego miasta. Zachwycił się jego gwarem i kolorowymi mieszkańcami i postanowił tam pozostać. No i znowu, prawda? Jakieś atrakcyjne, ciekawe okoliczności sprawiły, że zapomniał o swojej wizji. No ale uczył się, pracował i bawił. Z czasem zupełnie zapomniał o celu swojej podróży. Gdy jednak po paru latach znowu przyśliło mu się morze, pomyślał, że jeśli porzuci swoje młodzieńcze marzenia, to zmarnuje życie. No to ciekawa myśl pojawiła się w jego głowie. Bardzo ważne przeczucie. No i to przeczucie sprawiło, że wrócił na rozstaje i wybrał kolejną drogę. Po długiej wędrówce dotarł do lasu. Na niewielkiej polanie ujrzał chatkę, a przy niej nie młodą już, ale piękną kobietę, rozwieszającą pranie. Zaproponowała mu, by zamiast wędrować po świecie w poszukiwaniu morza, pozostał z nią, bo jej mąż dawno temu poszedł na wojnę i wszelki ślad po nim zaginął. I tak też się stało. No i znowu, prawda? Kolejna bardzo atrakcyjna propozycja. Bardzo ważna, no bo nasz bohater nie miał wcześniej tego typu doświadczeń, nie był w żadnym szczęśliwym, ani chyba w żadnym związku. Więc zatrzymał się na drodze do poszukiwania swojej wizji. I przez wiele lat wiedli razem szczęśliwe życie, wychowali gromadkę dzieci, ale pewnego dnia naszego bohatera, który był już starym człowiekiem, znowu nawiedził sen o morzu. No i popatrzmy, co on zrobił. Zostawił więc z żalem wszystko, z czym związał się przez lata. I powrócił na rozstajne drogi. Trzeba przyznać, że no, facet miał determinację i odwagę. I co dalej? Zaczął więc wędrować ostatnią nieznaną mu jeszcze ścieżką, która okazała się bardzo stroma i kamienista. Szedł z trudem, aż zaczął się obawiać, że wkrótce całkiem opadnie z sił. Gdy znalazł się u podnóża wielkiej góry, postanowił więc wspiąć się na nią w nadziei, że choćby z oddali zobaczy swoje wyśnione morze. Po wielu godzinach ostatkiem sił dotarł na szczyt. Rozpościerał się z niego widok tak szeroki, że ujrzał rozstajne drogi i wioskę, w której mieszkańcy wiedli ostatnie życie, i wielkie miasto, i chatkę kobiety, z którą spędził tak wiele szczęśliwych lat. A gdy spojrzał dalej, hen na horyzoncie zobaczył błękitne, bezkresne morze. Zanim w końcu zatrzymało się jego zmęczone serce, przez łzy żalu i wzruszenia dostrzegł jeszcze, że każda z dróg, którą podążał, prowadziła do morza. Tylko żadną z nich nie poszedł do końca. No więc to ciekawa konkluzja. No, trzeba przyznać, że bohaterowi się udało, że jednak no, zobaczył to morze. I też warto zauważyć, że dzięki temu upartemu dążeniu do celu, jakim była jego wizja, no, przydarzyło mu się wiele ważnych i ciekawych doświadczeń po drodze. Ale jednocześnie zauważył, że zmarnował sporo czasu. Właściwie no, nie dotknął tego morza, za którym podążał, przepraszam. Jestem z powrotem.
Więc miałem szczęście, że dotarłem w ostatniej chwili. Ale gdyby się nie dał zatrzymywać tyle razy, no to pewnie nie dość, żeby to morze zobaczył, to jeszcze by go dotknął i mógłby w nim się zanurzyć i doświadczyć no, całkowitego spełnienia swojej wizji. Oczywiście morze jest tutaj ważną metaforą. Prawda? Morze kojarzy nam się z przypolnością, z tajemnicą, z taką jednością morza i ziemi, gdy horyzont łączy niebo z wodą. No, z wieloma takimi jakimiś wzniosłymi tęsknotami i przeczuciami wiąże nam się morze, a szczególnie zachody słońca nad morzem lub wschody słońca. Więc warto pamiętać, że jeśli już jakaś wizja nam się przydarzy i zaczynamy za nią podążać wbrew różnym zniechęcaczom i sabotażystom zewnętrznym i wewnętrznym, no to wtedy uparte dążenie do celu no, gwarantuje realizację tej wizji. Uważać na te różne pokusy po drodze, które próbują nas zwieść i zatrzymać w tej wyprawie, tej niesłychanie ważnej wyprawie. Więc co tu jeszcze wam powiedzieć o tej wizji? Właściwie to na tym mógłbym zakończyć, bo mniej więcej nasz czas już upłynął i chętnie odpowiem wam na jakieś pytania. Czekam na nie z utęsknieniem i chyba je zaraz dostanę. Prawno? Mam pytania. Bardzo ciekawe pytanie. Czy nie ma sprzeczności między wizją własnego życia a poddaniem się biegowi i nieuchronności losu? No, to zależy, jak to się mówi. No bo los podobno ma to do siebie, że no jest nieuchronny. Jeśli to jest ten los, tak, w sensie na przykład w jakim buddyzmie używa się słowa karma, że to się po prostu musi wydarzyć, bo przyczyny dla tego, co się ma wydarzyć, zostały już dawno stworzone, no i ten łańcuch przyczynowy-skutkowy działa i nie sposób go zatrzymać, można się tylko na różne sposoby do tego ustosunkować. Z karmą czy z losem nie ma się co kopać. I najgorsza rzecz, jaką można zrobić, to narzekać na swój los. Bo zgodnie z tą koncepcją karmiczną, to, co trudnego nas spotyka, jest jakąś formą spłaty długu za błędy, które czy wadliwe decyzje, złe rozpoznanie sytuacji, za nieadekwatna samowiedza tam za tym stoi, która i te przyczyny powstały gdzieś w przeszłości, w takiej przeszłości, która może przekraczać wymiar jednego życia. Więc po prostu trzeba traktować takie wydarzenia losu jako takiego
gościa, który staje w drzwiach, prawda, i pokazuje nam kwit, z którego wynika, że jest naszym wierzycielem, a myśmy zupełnie o nim zapomnieli. I mówi, no sorry Gregory, ale jesteś winien kasę. No i co, no jeśli mamy dać niezbity dowód na to, że jesteśmy zadłużeni, no to robimy wszystko, żeby zwrócić tą kasę, by spłacić dług. No i wtedy, jeśli się na to wewnętrznie zgodzimy, nie będziemy maruzić, to będzie łatwiej ten dług spłacać. Więc tak jest z losem. Natomiast tak, to pytanie mnie bardzo zainteresowało, bo i moja prowizoryczna odpowiedź taka ad hoc jest taka, że no, wizja jest na pewno w jakiś sposób zgodna z losem, że jest jakąś podpowiedzią, taką jakąś plastyczną, graficzną, artystyczną podpowiedzią na temat tego, co mamy do osiągnięcia w ramach tego losu, który właśnie się rozgrywa w naszym życiu i co najlepszego możemy z nim zrobić. No to taka jest moja odpowiedź. Nie widziałbym tu sprzeczności. Myślę, że wizja jest w jakiś sposób włączona w los. Chociaż może sprzyjać jego lepszej, szybszej, bardziej mądrzejszej realizacji. Następne pytanie. Kiedy dziecko w nas cały czas się czegoś boi? Jak wyrwać się z lęku? A, to jest... No, mieliśmy chyba live'a o lęku kiedyś. To jest... No takie dziecko, które się cały czas nas boi, no to ono oczywiście prawdopodobnie nie pomoże nam w wygenerowaniu jakiejś ambitnej wizji wyzwania. Trzeba się nim osobno zająć, trzeba je uspokoić. Tak? No, to dziecko na pewno ma powody do tego, żeby się bać, ale jednocześnie no, ta dorosła część w nas zdaje sobie sprawę z tego, że to dziecko się boi i no, jest po to, żeby umieć odpowiedzieć na potrzeby tego dziecka. W tym wypadku tą potrzebą jest uspokojenie, ukojenie tego lęku. Jak już to chyba przy okazji tamtego live'a mówiłem, to teraz tylko powtórzę, że dobrze jest stworzyć taką sytuację, w której, przepraszam, no, kot trochę się rozmiałczał, ale to chyba nam nie przeszkadza. Taką sytuację, w której można gdyby odgrywać rozmowę z tym wewnętrznym naszym bojącym się dzieckiem. I to trzeba znaleźć jakiś przedmiot, najlepiej jakiegoś pluszaka, który może reprezentować dobrze to nasze wewnętrzne dziecko i wtedy przytulamy je do siebie w chwilach lęku i mówimy mu o tym, że rozumiemy, że się boi, że więcej wiemy, że się boi, że ma powody, żeby się bać. Ale teraz już ja jako dorosła wersja ciebie, małe dziecko, mały Wojtku, no mogę cię zapewnić, że ja już się tobą zaopiekuję i nic ci nie grozi. I wtedy opowiedzieć temu wewnętrznemu dziecku coś o sobie dorosłym, czy o sobie dorosłej, szukając oczywiście takich informacji, które będą to dziecko uspokajać i budować jego zaufanie do nas. To tak z grubsza. A tu jest następne pytanie. Co zrobić, gdy ma się negatywne wizje? Negatywne wizje? Nie wiem. No jeśli to jest prawdziwa wizja, to
to znaczy ona może być trudna, ale negatywna. No, w wypadku tego, tej przypowieści o tym młodym chłopcu, który szukał morza, no negatywna wizja morza byłaby, nie wiem, wzburzonym morzem zapewne, tak? Na czymś bardzo trudnym morzem, a nie tym spokojnym, ale to nie znaczy, że ona jest negatywna. Trzeba po prostu umieć przeczytać ten przekaz. Obawiam się, że za tym pytaniem stoi, że to nie jest pytanie o wizję, tylko bardziej o jakieś negatywne myśli nawykowe, czy wręcz koszmarne sny. I to jest zupełnie inna opowieść. Gdy doświadczamy wizji, to temu towarzyszy jakieś takie uczucie doniosłości. Doniosłości, poruszenia, takiego pozytywnego wzruszenia, jakiegoś zachwytu czasami. Chociaż to może być podszyte bojaźnią, jak to się kiedyś mówiło, ale tylko dlatego, że skala wyzwania, które nam proponuje nasza nieświadomość, no, wydaje nam się duża, trudna, ale nie negatywna. To, co trudne, nie jest negatywne. To, co trudne, jest często pozytywne. W sensie skutków, które w przyszłości niesie. Trudne, no, gdyby nam się nie przydarzało to, co trudne, to byśmy się no, usnęli, tak jak ten chłopak po drodze tam w jakiejś wiosce, czy w jakimś atrakcyjnym mieście. A to, co trudne, nas jakoś mobilizuje do wysiłku i do poszukiwania rozwiązań. Oczywiście, jeśli nie jest zbyt trudne, chociaż też jest sprawa do rozważenia i głębszej penetracji, czy coś, co trudne, może być zbyt trudne i co też znaczy zbyt trudne. Ale to może będzie okazja do takich dzielenia tu trochę włosa na czworo. Nie mam już więcej pytań, więc bardzo wam dziękuję. Kończymy troszkę wcześniej, no bo zaczęliśmy później, no ale taka sytuacja wyniknęła. Życzę wam jak najlepszych, jak najbardziej ambitnych wizji, które będą was prowadzić w tych trudnych czasach. Dziękuję, do zobaczenia.